Zbiorowa napaść seksualna w Mediolanie. Nowe informacje. Włochy, zatrzymano dwóch następnych sprawców napaści seksualnej w Mediolanie. Policja w Mediolanie aresztowała w poniedziałek dwóch nastolatków, imigrantów z Egiptu, pod zarzutem molestowania młodych kobiet na placu przed tamtejszą katedrą w Noc Sylwestrową, podały media. Wcześniej do aresztu trafiło kilku innych sprawców zbiorowej napaści seksualnej. W czasie powitania Nowego Roku na Piazza del Duomo w stolicy Lombardii kilkudziesięciu nastolatków i młodych mężczyzn molestowało obecne tam kobiety. Wiele z nich złożyło potem doniesienia na policji. Wśród zaatakowanych kobiet były dwie turystki z Niemiec, których zeznania pozwoliły zrekonstruować wydarzenia Nocy Sylwestrowej. Na podstawie nagrań z kamery monitoringu zidentyfikowano wielu uczestników napaści, to obywatele Włoch pochodzący z północy Afryki lub imigranci. Agencja ANSA poinformowała, powołując się na włoską policję i prokuraturę, że zatrzymani w poniedziałek to dwa Egipcjanie w wieku 16 i 17 lat. Jeden z nich jest we Włoszech od lata zeszłego roku, przypłynął wtedy łodzią na wyspę Lampedusa. Jak zauważono, to jeden z wielu nieletnich migrantów, przybyłych bez opieki dorosłych. Obaj zostali rozpoznani przez 20-letnią Niemkę.